Witajcie w serii filmów poświęconych treningowi ekspresji. W nagraniach będziemy przechodzić przez różne ćwiczenia, które mają na celu rozwijanie umiejętności ekspresji. Odnajdziemy w nich nie tylko techniki poprawiające wyrazistość naszej mowy ciała, ale także narzędzia, które pomogą nam lepiej i swobodniej komunikować swoje emocje oraz pobudzą nasze umiejętności improwizacji. Jednym z głównych celów tych ćwiczeń jest pokazanie, że ekspresja jest czymś więcej niż tylko sposobem na komunikację. To podstawowy element naszej tożsamości. Poprzez ćwiczenia będziemy odkrywać różne aspekty ekspresji, od podstawowych technik, przez bardziej zaawansowane metody, aż po elementy improwizacji i ekspresji w warunkach niespodziewanych. Zachęcam Was do aktywnego udziału, eksperymentowania i przede wszystkim dobrej zabawy. Co robisz, Kasiu? To ćwiczenie pozwala trenować szybkie dostosowywanie niewerbalnej ekspresji do zadania, którego istotą jest jakaś założona ekspresja. Pochodzi ono z katalogu zadań improwizatorskich. Może się ono odbywać w kręgu, kiedy pracuje już z większą grupą. Może być prowadzone w małych podgrupach, mogą je wykonywać pary. Może też robić je instruktor i osoba przez niego prowadzona. Osoba rozpoczynająca sekwencję przyjmuje jakąś pozycję ciała. Może przy tym wykonywać jakiś ruch, może też być w statycznej pozycji. Jednak chodzi o to, żeby ta pozycja coś ukazywała, na przykład mycie zębów, jazdę samochodem czy kopanie łopatą w ziemi. Jest to moment, w którym osoba inicjująca ćwiczenie, może to być prowadzący, pokazuje innym o co chodzi. Wykonując tę sekwencję po raz pierwszy, potem następuje czas dla kolejnego uczestnika, by dołączył do ćwiczenia. Aby dołączyć, kolejny uczestnik zadaje osobie będącej w tej pozycji, czy wykonującej ten ruch, pytanie, co robisz, Kasiu? To imię Kasiu może być dowolnym imieniem dla danej grupy, czy pary. Chodzi o to, aby było ono powtarzane, by uczestnicy mogli mieć poczucie odgrywania roli, a nie bycia samym sobą. Osoba zapytana odpowiada na pytanie, co robisz, Kasiu. Jednak odpowiedź tej osoby ma zawierać treść inną niż czynność czy pozycję ciała osoby odpowiadającej. Innymi słowy, kiedy na przykład pokazuję jazdę samochodem, na pytanie co robisz, Kasiu, odpowiadam na przykład, myję zęby albo lecę statkiem kosmicznym. W tym momencie osoba pytająca ma za zadanie wejść na miejsce osoby odpowiadającej i zacząć pokazywać czynność, która została wymieniona w odpowiedzi. Innymi słowy, ten, kto zapytał co robisz, Kasiu, ma teraz niewerbalnie, nic nie mówiąc, tę czynność, którą zasłyszał. Prowadzący powinien pokazać tę sekwencję jako pierwszy z wybranym ochotnikiem. Ćwiczenie to, mimo że w swoim przebiegu zwykle jest zabawne, dynamiczne, ciekawe, śmieszne, zaskakujące, w pierwszym momencie bywa abstrakcyjne dla uczestników, którzy go nie znają. Dlatego prowadzący powinien podjąć pierwsze ryzyko i pokazać swoją ekspresję w zadaniu, które jest w istocie zagadką. Prowadzący powinien prowadzić grupę poprzez to zadanie tak, aby czynności, które pojawiają się jako pierwsze, były znane, łatwe, powszechne czyli właśnie prowadzenie samochodu, mycie zębów, podlewanie kwiatków, usie, otwieranie drzwi kluczem. Czynności te są znane i oczywiste. Natomiast, kiedy grupa lub podgrupa już odnajdzie się w tym ćwiczeniu i zacznie się nim dobrze bawić, prowadzący powinien podnieść poprzeczkę czyli zacząć podsuwać pomysły, tak by uczestnicy zaczęli proponować sobie ekspresję w abstrakcyjnych zadaniach jak na przykład wprowadzenie statku kosmicznego czy pieczenie pięciometrowego chleba. Prowadzący powinien zachęcać osoby, które ociągają się z udziałem, które nie weszły do tej pory w ćwiczenie. Wartość ćwiczenia rośnie, gdy cała grupa bierze w nim udział, co sprzyja swobodnej ekspresji. Dobrze jednak, by prowadzący nie naciskał zbyt szybko tych osób, tak by mogły się oswoić z wykonywaniem ćwiczenia przez tych, którzy są bardziej zmotywowani. Dobrze by uczestnicy wzięli udział w ćwiczeniu kilkakrotnie. Na początku eksplorują ekspresję stosunkowo łatwych czynności, a później coraz trudniejszych abstrakcyjnych. Jest to też ćwiczenie kreatywności i swobody odnajdywania się w spontanicznym zachowaniu, będącym ekspresją siebie. To ćwiczenie może budzić pewne trudności na początku. Warto jednak pamiętać, że na początku rozwija się wolno, a później nabiera dynamiki i naprawdę działa. Polecam i życzę świetnej zabawy w tym zadaniu. Ćwiczenie. Zejdź mi z drogi. Ćwiczenie umożliwia eksperymentowanie z ekspresją, by osiągnąć określony cel w relacji. Dotyczy to takich tematów jak emocjonalność, asertywność, sprawstwo, kontakt ze sobą, stawianie granic, odporność psychiczna, przywództwo. Ćwiczenie może być przeprowadzane przez różną liczbę osób. W grupach mniejszych do 10 osób warto je realizować w całości. W większych grupach można przeprowadzić je w podgrupach. Kluczowe jest, aby uczestnicy dobrze zrozumieli instrukcje i intencje ćwiczenia. Jedna osoba, ochotnik, staje naprzeciwko reszty grupy. Pozostali uczestnicy stają w rzędzie twarzą do ochotnika. Każda następna osoba stoi za plecami poprzedniej. Pierwsza osoba z kolejki, najbliższa ochotnikowi, nawiązuje z nim kontakt wzrokowy. Zadanie ochotnika polega na wypowiadaniu słów zejdź mi z drogi, zmieniając swoją ekspresję tak długo, aż pierwsza osoba w kolejce ustąpi mu miejsca. Wtedy ochotnik może kontynuować mówienie tych słów do następnej osoby z kolejki. Osoba, która ustąpiła miejsca, przechodzi na koniec kolejki i może ponownie wziąć udział w ćwiczeniu z tym samym ochotnikiem. Ochotnik powinien szukać w sobie takiej ekspresji głosu, mimiki, gestykulacji, takiego wewnętrznego stanu, który sprawi, że osoba stająca naprzeciwko zdecyduje się ustąpić mu miejsca. Powinna to zrobić nie z powodu zrozumienia słów, ale z wewnętrznej potrzeby ustąpienia drogi. Na głębszym poziomie ćwiczenie jest okazją do poszukiwania spójności w przekazie i jej ekspresji dla osiągnięcia celów w relacji. Osoba z kolejki powinna pozostać naprzeciwko ochotnika tak długo, aż ten wypowie swoje słowa na tyle przekonująco, że poczuje ona potrzebę ustąpienia miejsca. Ochotnicy mogą się zmieniać dowolnie. Często osoby z kolejki mogą przechodzić na jej koniec. Zadaniem prowadzącego jest zachęcanie uczestników kolejki do opuszczania miejsca w zgodzie ze swoim poczuciem oraz ochotników do poszukiwania spójnego, całościowego przekazu. Prowadzący powinien zachęcać ochotników do dłuższego poszukiwania, by nie uciekać za wcześnie w znane sobie schematy. Osoby, które nie chcą aktywnie uczestniczyć w ćwiczeniu, warto zachęcić do obserwowania, z możliwością dołączenia później. Ćwiczenie. Zmiana ekspresji inspirowana przestrzenią i sytuacją. Ćwiczenie to pomaga w rozwinięciu swobody zachowania i ekspresji siebie w reakcji na sytuację i zachowanie innych osób. Grupa porusza się swobodnie, każdy na swój własny sposób. Uczestnicy chodzą po sali, skupiając się na sobie, oddychając normalnie, poruszając się spokojnie. Prowadzący posiada listę platform, miejsc, które mogą inspirować uczestników do określonych zachowań, jak na przykład ZOO, lodowisko, targowisko, sad jabłkowy, mrowisko, stacja kosmiczna, sąd ITP. Słowo Platforma oznacza tutaj przestrzeń, która jest łatwo rozpoznawalna przez uczestników, wiadomo co się w niej może dziać, jakie postacie, osoby, zjawiska, zdarzenia mogą się tam pojawiać. Prowadzący uprzedza uczestników, że będzie podawał nazwę Platformy, a ich zadaniem, po usłyszeniu tej nazwy, będzie wejście w wybraną przez siebie rolę i podjęcie ekspresji wynikającej z tej roli. Na przykład w Zoo mogą stać się zwierzęciem, opiekunem zwierząt, klatką dla zwierząt, gościem Zoo, drzewem i tepe. Każdy uczestnik ma za zadanie przejawiać zachowanie właściwe dla danej roli, a następnie wchodzić w interakcje z innymi uczestnikami grającymi inne role, bez ujawniania, jaką rolę przybrał. Ważne jest, aby uczestnicy dali sobie czas na pojawienie się i rozwinięcie ich pomysłów na swoje zachowanie, samodzielnie i w relacjach z innymi. Prowadzący powinien pozwolić na swobodne wyrażanie pomysłów przez uczestników, zachęcać do rozwijania pomysłów i eksperymentowania z ekspresją. Prowadzący powinien też zapraszać do intensyfikowania, zmieniania, osłabiania, podejmowania a także nie podejmowania ekspresji pozwalać niektórym uczestnikom inspirować się samą obserwacją innych. Podejmowanie ekspresji w rolach na każdej z platform powinno mieć swój czas, np. 5 minut, a uczestnicy mogą mieć dodatkowe zadania, np. podjąć interakcję z minimum trzema innymi osobami, albo wykazać minimum trzy rodzaje ekspresji w danej roli. Po upływie czasu na jedną platformę, Prowadzący zmienia platformę i ćwiczenie zaczyna się od nowa. Ilość platform zaproponowanych przez prowadzącego może być dowolna, ale ćwiczenie to jest najbardziej efektywne, jeśli zmian jest wiele. Jednak nie należy skracać czasu dla jednej platformy, ponieważ to utrudni uczestnikom odkrywanie swoich możliwości zmiany ekspresji i może wywołać niechęć do dalszej pracy. Warto zatem zostawić czas na odkrywanie siebie i wzajemne inspirowanie.